Cześć. Cześć wszystkim. Dzisiaj postanowiliśmy, że coś dla Was ugotujemy, a mianowicie padło na kuchnię włoską, na spaghetti z pulpecikami. I z mozzarellą, które dzisiaj pokażemy Wam, jak przygotowujemy. Nie do końca taki fit przepis, chociaż jakby ktoś się postarał, to spokojnie może wliczyć to w swoje makro. No i taki spaghetti będzie pełnowartościowym posiłkiem na pewno. A więc do przygotowania naszego spaghetti użyjemy kota. Na sam początek. Dobrze, oczywiście, żartowałam, nie będziemy używać kota. Więc tak, oczywiście podstawa, czyli makaron, spaghetti, przyprawy, mamy majeranek, mamy czosnek granulowany, bazylię, oregano, pieprz czarny, mielony i do tego sól. Mamy też olej z rozmarynem, oregano i bazylią. Pomidorki koktajlowe, czy jak tam one się zwią. Mięso mielone, ser mozzarella mini w kuleczkach. Do tego mamy pomidory w puszce z ziołami, bazylię, bułkę tartą, jajko, cebulę i czosnek. Jeżeli chodzi o mięsko, no to wybraliśmy mięso mielone z łopatki wieprzowej. Natomiast na pewno może też się sprawdzić dobrze mięso z szynki, ewentualnie mięso z indyka lub z kurczaka, jeżeli ktoś chce mniejszą zawartość tłuszczu. Jeśli chodzi o mozzarellę, to wybraliśmy taką zwykłą mozzarellę w kuleczkach, ale też jest wersja light tej mozzarelli, także jeśli ktoś potrzebuje troszeczkę obniżyć wartość energetyczną tego dania, no to można sobie kupić mozzarellę light. Akurat w kuleczkach jej nie było w Lidlu, ale z tego co kojarzę, czasami się pojawia. A więc zaczynamy gotować nasze spaghetti. Zaczynam od obrania czosnku, pokrojenia go, obrania cebuli i również pokrojenia. Przyznam szczerze, że nie lubię tego robić, ale no cóż, trzeba się poświęcić. Ja, że mi troszkę łatwiej było, to lubię sobie tak rozpłaszczyć, rozgnieść czosnek. I wtedy jest mi troszeczkę łatwiej go pokroić na mniejsze kawałeczki. Ogólnie taki tip możemy Wam dać, że jeżeli chcecie na przykład esencję wydobyć z czosnku na przykład podczas gotowania na przykład jakiejś zupy czy coś takiego, to lepiej jest go rozgnieść i wrzucić taki rozmieciony ząbek do właśnie tego, co chcecie ugotować. No, czyli kroimy czosnek na takie w miarę małe kawałeczki. Według, jak komuś się chce, można pokroić na mniejsze. Albo można na taki prasie. Mi się po prostu do wyciskania czosnku. Nie chcę. Dobra. A Paulinka się bierze właśnie za cebulę i prawdopodobnie będzie zaraz płacz. Nie będzie. Ja nie płaczę przy cebuli. Zdejmujemy sobie tą warstwę, co jest na wierzchu. Bardzo pięknie pokrojona cebula. Ale to jest jakiś żart za mnie, czy mówisz tak naprawdę? Mówię tak naprawdę. Zobaczysz, że zaraz będzie ładniej. Wiesz, że ja tu nie lubię tak kroić czosnku i cebuli strasznie. Wow! W tym momencie bierzemy sobie mięsko, które już dzisiaj troszeczkę zjadłem, bierzemy to, co zostało. Wrzucamy do dużej michy. Bardzo ważna rzecz, przy dużej ilości mięsa wrzucić sobie jajeczko całe, dlatego że będziemy z tego robić sobie pulpeciki małe. Nie będzie to mięso mielone klasyczne do spaghetti smażone, tylko będziemy małe pulpeciki formować, a jajko nam da to, że to mięso będzie troszeczkę bardziej pulchne w tych pulpetach. To mamy już włożone jajko do mięsa mielonego i teraz pora na przyprawy. Ja ogólnie bardzo lubię czosnek,
w każdej postaci. Tu mamy świeży do podsmażenia przed smażeniem pulpetów. Tu mamy czosnek granulowany w proszku, więc go dodajemy. No i oczywiście przyprawiamy wszystko pod swoje preferencje. Dodajemy troszkę majeranku, bazylii. Bazylię mamy suszoną, ale na sam koniec dorzucimy też świeżą bazylię. Pieprz czarny mielony z pieprzem ostrożnie, żeby potrawa nie była zbyt ostra. I oregano. Ogólnie nie wiem jak Wy, ale ja z Pauliną bardzo lubimy mocno przyprawione jedzenie, szczególnie bardzo dużą ilością ziół. No i oczywiście byśmy zapomnieli jeszcze o soli. Więc ją dodajemy i będziemy powoli mieszać sobie mięso, tak żeby pozyskać jednolitą konsystencję. No i tak jak wiecie, jeżeli jest dodane jajko do niewielkiej ilości mięsa, no to raczej to mięso będzie dosyć takie rzadkie, więc długo trzeba będzie je mieszać. My tu mamy no prawie pół kilo, około 400-350 gram mięsa, więc mamy jedno jajko, jest dosyć rzadka konsystencja, ale chwilkę tak pougniatam sobie i będzie wszystko w porządku. Jak widzicie, mięsko już jest gotowe, fajna konsystencja wyszła, jest dobrze doprawione. Dodajemy sobie też bułki tartej, tak żeby pulpeciki obtoczyć w tej bułce, wtedy jak będziemy smażyć, będą bardziej chrupiące. Mów mi, Paulinka, jakie chcesz wielkość pulpecików. Takie no, jakieś nieduże, żebyś zrobił. Pokaż. Ja bym nawet trochę mniejsze robiła. Tak mi się wydaje. No to troszeczkę... Takie malutkie, fajne. To trochę porobię. Najpierw uformuję sobie pulpety. Później będę obtaczał w bułce tartej. Dlatego, że nie wiem czemu, ale moja mama zawsze mi mówiła, że jak mięso obtaczają w bułce tartej, to trzeba od razu je smażyć. Dlaczego, nie wiem, ale tak zrobimy, bo tak się nauczyłem. Jak widzicie, Mateusz już kończy robić pulpeciki. Zaraz będziemy obtaczać je w bułce tartej. Nie mogę się tu przebić przez ręce Mateusza do tej bułki tartej. No i co? Rozgrzejemy sobie tutaj olej na patelni, dodamy cebulę, czosnek, podsmażymy, a dopiero później damy pulpeciki. Dobra, oliwa już jest na patelni. Pamiętamy, żeby przed smażeniem dobrze rozgrzać oliwę, wtedy tłuszcz nie będzie tak bardzo wsiąkał w dodatki, które położymy na patelnię. Zapach już się unosi w powietrzu. Paulina nie płakała o dziwo od cebuli, chociaż tam łezka poleciała, chyba, nie? Nie było, tak nie słuchajcie go. Dobrze, czekamy aż cebulka z czosnkiem się zeszkli i będziemy się brać do obtaczania pulpecików w bułce tartej i wrzucaniu ją właśnie na tą patelnię. Cebulka z czosnkiem już jest ładnie przyszklona, więc szybko obtaczamy sobie pulpeciki w bułce tartej i wrzucamy. Powoli, powoli się smaży. Solimy wodę na makaron. Już się ładnie zagotowała. I dodajemy do wody już wcześniej odmierzony, bo też staramy się mimo wszystko tej ilości pilnować, żeby nie przesadzić, bo łatwo o to.
chociaż tip kulinarny numer 2. Jeżeli chcecie, żeby makaron nie sklejał się, nie przybierał się podczas gotowania, to bardzo ważne jest, żeby wrzucić makaron do wrzątku. Przede wszystkim też się spotkałem z tym, że niektórzy dodawali na przykład krople oliwy, chociaż testowałem i nie do końca się to sprawdza. Na pewno ważne jest, żeby wrzucić makaron do wrzątku, żeby on nie miękł w tej wodzie i żeby bardzo tam długo nie przebywał. Dobra, i tak, makaronik nam już się robi, pulpeciki ładnie się smażą, więc pora na co? Na pomidory w puszce, krojone, z dodatkiem ziół. Dodajemy do smażonych pulpecików. Całą puchę, nie oszczędzamy. I teraz tak, kolejność jest taka, że woda musi nam odparować na dosyć dużym ogniu na samym początku, a potem będziemy zmniejszać tak, żeby lekko te pulpeciki się troszkę poddusiły właśnie w tym sosie. Wtedy jak ta woda odparuje, no to będzie konsystencja już dosyć gęsta. Przemieszać to? Tak, może. Kolejny magiczny składnik, a mianowicie jest to biały cukier. Łyżeczka w zupełności wystarczy. Można zamiast cukru użyć ksylitol, natomiast my nie mieliśmy ksylitolu, więc użyliśmy cukru. Dlatego używamy cukru, ponieważ dodany do smażonych pomidorów podbija ich smak. Więc jeżeli chcecie sobie wyeksperymentować, w domu sprawdzić, to polecam dodać małą łyżeczkę cukru do sosu, do spaghetti. No i dodajemy jeszcze te przyprawy, które dodawaliśmy do mięsa, tylko że już w zdecydowanie mniejszej ilości, tak żeby w sosie ich też troszeczkę było. I jeszcze troszkę soli, ale to odrobinkę, staram się nie przesadzić. No i mieszamy i dusimy całość. I kolejny magiczny składnik, dodajemy odrobinę oliwy. Rozgrzewamy patelnię, tak żeby oliwa nabrała temperatury i będziemy podsmażać sobie właśnie takie małe pomidorki, ponieważ wtedy też wydobędziemy z nich smak, no i będą ładnie się komponowały z tym naszym sosem, no i przede wszystkim będą ładnie wyglądać też na talerzu. Oliwa już nam się rozgrzała, więc dodajemy pomidorki. I powolutku sobie je podsmażamy. Dobra, makaron mamy już gotowy, także trzeba go, o, łyżka wtedy znalazła, trzeba go odcedzić. Okej, nie przejmujemy się łyżką. O, całe okulary mam zaparowane, trochę nie widzę. Okej, zaraz przejdzie. Dobra, my odcedzamy makaron tutaj. Łyżeczka mi się pod spodem gdzieś zawieruszyła, ale makaron jest gorący, trochę nie za bardzo mam jak ją wyjąć. O, dobra. Zdarzyła, a. Dobra, jest. Okej. I teraz tak, my zdecydowaliśmy się na to, że dodajemy makaron do patelni, do sosu od razu. Tak w ogóle jaki on jest taki, ten makaron taki klejący mam wrażenie. No może troszeczkę za długo trzymaliśmy go w wodzie. Ale wiesz, on też fajnie właśnie spowoduje, fajnie wpłynie na ten sos. No właśnie, o tym chciałem teraz powiedzieć, że możecie zrobić to na dwa sposoby. Albo najpierw kładziemy makaron na talerz i na to nakładamy sos i mięso, albo zrobić tak jak my, i to też w przypadku nie tylko spaghetti w sosie pomidorowym, możemy dodać makaron do sosu, podkręcić troszeczkę temperaturę na indukcji, wtedy ten sos tak jakby się obklei na tym makaronie i możecie sobie gorący makaron z patelni z sosem podawać. Powiem wam, że mamy już danie gotowe, Paulinka już będzie powoli wykładać. Nadeszła wielka chwila. Ale coś mi się wydaje, że to będzie sztos, tylko nie wiem, czy ja sobie tym poradzę. Może lepiej będzie łyżkę. No, nie mam
ewentualnie czystej. No, słuchajcie, dobra, ja wam pokażę może jeszcze z bliska, jak to wygląda. Widelec, zaczniemy sobie. I słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda, więc jak widzicie takie ładne przepisy na Instagramie, no to musicie wziąć pod uwagę to, że wcześniej, przed zrobieniem zdjęcia, właśnie tak to wyglądało na patelnię, ale naprawdę zapach jest bardzo, bardzo ładny. No i mam nadzieję, że będzie tak samo dobrze smakowało. Jedna porcja, czyli jeden widelczyk dla mnie i dwa dla Mateuszka. Tu mamy nasze pomidorki, już przyrumienione. Dla mnie tutaj na razie się skupiam na samym makaronie, bo trochę sobie tą paską nie poradziłam. Dobra. Dobra, no już chyba nie będę tego makaronu wygrzebywać. Teraz myślę, że już damy radę tym. O. Dobra. I dwa półgodziny. Na siebie. O, będzie trzeba czyścić talerz, żeby ładne zdjęcie było. Tak jak Mateusz powiedział, że to co widzicie tutaj to jest taka rzeczywistość. Zamieścimy wam specjalnie zdjęcie po. I sobie porównacie. I porównacie, jak to teraz właśnie wygląda. Dokładnie. Kolejny składnik. Mozzarella. Już w kuleczkach. Żeby nie bawić się. Krojenie. Mateusz, ile chcesz tej mozzarelli? Ile mi dasz tutaj? To ci damy szybko tu. Dobra, tu są pomidorki. Łyżeczką delikatnie. No i zobaczcie, już zaczyna to wyglądać, nie? Troszkę lepiej. No i na zakończenie tak, żeby to już tak ładnie, ładnie wyglądało, coś zielonego sobie damy, a mianowicie bazylię, która będzie świetnie pasowała do tego danego. Danie jest już gotowe, wygląda bardzo dobrze, pachnie tak samo, natomiast żeby zjeść trzeba jeszcze poczekać, bo jak widzicie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeszcze to muszę zabrać do studia. Dobra moi drodzy, a teraz cała prawda o robieniu posiłków. Zrobiliśmy bardzo dobry posiłek, ale niestety zanim zostało to ofocone. Nie jestem brudna. To już nam troszeczkę wystygło i teraz cały dobry posiłek jest właśnie w mikrofali. Niestety, poświęcenie dla YouTube'a. Dobra. Trochę się odgrzało. Mamy już wszystko gotowe, cieplutkie, więc my zmykamy już jeść.